Tłumaczenie Adam Śniarowski. Czyta Samuel Bukowski. Secrets Unsealed prezentuje pastor Steven Bohr w serii wykładów pod tytułem Poselstwo do Laodycei. Wykład czwarty. Sercowy problem Laodycei. Skłońmy głowy do modlitwy. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za ten piękny, słoneczny dzień. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, ponieważ troszczysz się o nas. Dziękujemy Ci za wspaniały przywilej bycia Twoimi dziećmi. Prosimy Cię, Panie, gdy będziemy otwierać Twoje poselstwo, poselstwo do ostatniego kościoła, do Laodycei, abyś dał nam wrażliwe serca, abyś dał nam uszy chętne do słuchania Twojego głosu. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wspaniały przywilej dostępu przed Twój tron w modlitwie, aby mówić z Królem Wszechświata. Prosimy Cię, Ojcze, abyś nas wysłuchał i odpowiedział nam, ponieważ prosimy o to w drogim imieniu naszego umiłowanego Zbawcy, Jezusa. Amen. Zapraszam Was do otwarcia wraz ze mną Waszych Biblii na Księdze Apokalipsy 3:20. Księga Apokalipsy, rozdział 3, werset 20. Podczas ostatnich trzech kazań, które wygłosiłem w tym zborze, zajmowaliśmy się poselstwem wiernego świadka do kościoła w Laodycei. Widzieliśmy, że kościół w Laodycei to nasz kościół. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w szczególności, chociaż generalnie odnosi się do chrześcijan, to w szczególności do kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W Apokalipsy 3:20 znajduje się fundamentalny problem kościoła w Laodycei. I chciałbym przeczytać ten werset na rozpoczęcie naszego studium. Apokalipsy 3:20. To mówi Jezus. Zwróćcie uwagę, co On mówi do naszego Kościoła i do każdego z nas z osobna. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Zaprawdę, to bardzo dziwne, że Jezus jest na zewnątrz, przed drzwiami kościoła w Laodycei i puka do drzwi, prosząc o dostęp do kościoła. Spodziewalibyśmy się raczej, że Jezus będzie wewnątrz, za drzwiami, wewnątrz serca. Staje się jasne, że Laodycea nie ma Jezusa Chrystusa w sercu. A jeśli Jezusa nie ma w sercu, to na tronie serca zasiada ego. Bo są tylko dwaj panowie, którzy mogą kontrolować serce. Jednym jest ego, a drugim jest Jezus. A Jezus znajduje się na zewnątrz kościoła w Laodycei i puka do drzwi. Są dwa rodzaje ludzi z egoistycznym sercem w Bożym Kościele czasów końca. Chciałbym mówić szczególnie o drugim rodzaju, aczkolwiek nadmienię też na temat pierwszego rodzaju egoistycznej osoby w laodycejskim kościele. Pierwszy rodzaj to ci, którzy twierdzą, że służą Bogu, bo wszyscy Laodycejczycy twierdzą, że służą Bogu, a jednak pomimo tego, iż twierdzą, że służą Bogu, twierdzą, że są naśladowcami Jezusa, tak naprawdę robią to, na co mają ochotę. Innymi słowy, chcieliby być zbawieni w swoich grzechach. Twierdzą, że służą Jezusowi, przychodzą do kościoła, ale nie za bardzo troszczą się o swój styl życia. Ponieważ mówią, no cóż, Jezus i tak zajmie się wszystkim, tak naprawdę nie ma znaczenia, co robię albo czego nie robię. On zrobił dla mnie wszystko, kiedy umarł na krzyżu. Zatem ten rodzaj człowieka w laodycejskim kościele ma własne ja w sercu i nawiasem mówiąc, chciałby być zbawiony w swoich grzechach. Jest jednak także drugi rodzaj człowieka w laodycejskim kościele i ten rodzaj jest nawet jeszcze bardziej zwiedziony.
Jest to osoba, która twierdzi, że służy Bogu, a jednak usiłuje zakryć swoje złe serce maską dobrych uczynków. Innymi słowy, oni nie wierzą, że mogą robić to, na co mają ochotę. Oni wierzą, że powinniśmy żyć w harmonii z wolą Bożą, ale sposób, w jaki oni tę ideę realizują, polega na usiłowaniu wypracowania ich własnego zbawienia, aby zasłużyć na zbawienie swoimi dobrymi uczynkami. I zakrywają złe serce, egoistyczne serce, wieloma sztucznymi uczynkami, które nie są wyprodukowane przez ducha, ale wyprodukowane przez tego człowieka, przez niego lub przez nią. Innymi słowy, są to ludzie, którzy chcą być zbawieni przez własne uczynki. Generalnie są oni legalistami, ponieważ sądzą, że przez to, co robią, mogą zasłużyć na zbawienie. Dlatego jest to egoistyczne, bo sądzą, że przez to, co oni robią, Jezus może zapewnić im zbawienie. A ci, co mają inny rodzaj egoistycznego serca, sądzą, że mogą robić wszystko, co chcą, a Jezus jest również ich zbawieniem. Zatem obydwa te rodzaje ludzi znajdują się w laodycejskim kościele. Pozwólcie, że króciutko omówię pierwszy rodzaj egoistycznej osoby w laodycejskim kościele. Osobę, która mówi, służę Jezusowi, ale mogę robić to, na co mam ochotę, nie muszę przestrzegać prawa, nie muszę się inaczej odżywiać, albo inaczej się wysławiać, albo inaczej się zachowywać, czy też robić czegokolwiek inaczej, bo Jezus już wszystko zrobił. Prawda jest taka, że obydwa te rodzaje ludzi mają problem z sercem. Jezus mówił o tym rodzaju w Ewangelii Marka 7:21-23. Ewangelia Marka 7:21-23. Zwróćcie uwagę, co Jezus ma do powiedzenia do tych w kościele, którzy uważają, że styl życia nie ma znaczenia. Odkryjemy, że są dwa rodzaje ludzi. Ci, co twierdzą, że styl życia nie ma znaczenia, oraz ci, którzy sądzą, że są zbawieni z powodu ich stylu życia. Obydwa rodzaje są egoistyczne i obydwa są w kościele laodycejskim. W Marka 7:21-23 Jezus mówi te słowa o pierwszym rodzaju grzesznika, pierwszym rodzaju egoistycznej osoby w kościele laodycejskim. Mówi on: gdyż z wnętrza, z serca człowieka pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, złe oko, bluźnierstwo, pycha i głupota. Wszystko to pochodzi z wnętrza i kala człowieka. All these things come from within and defile the man. Zatem jeśli widzisz te rzeczy na zewnątrz, okazywane w zachowaniu, to dlatego, że są one wewnątrz. Innymi słowy, te rzeczy wypływają z egoistycznego serca. Popatrzcie na współczesne chrześcijaństwo. Mają oni pozór pobożności, ale brakuje im mocy pobożności. Chrześcijanie uczęszczają do tych samych miejsc rozrywki, co niechrześcijanie. U chrześcijan jest ten sam wskaźnik rozwodów, jak u niechrześcijan. Chrześcijanie chodzą oglądać te same filmy, co niechrześcijanie. Chrześcijanie jedzą to samo, co ludzie ze świata i ubierają się tak samo, jak ludzie ze świata. Innymi słowy, widać bardzo niewielką różnicę w życiu pomiędzy wyznaniem a tym, co faktycznie ma miejsce w życiu danej osoby. Ale problem nie dotyczy zachowania, problem dotyczy serca. Ponieważ to serce prowadzi do tego zachowania. Chciałbym szczególnie skupić się na drugim rodzaju Laodycejczyka. Pierwszy rodzaj to ci, co mówią, Jezus wszystkiego dokonał, On zakrywa mnóstwo grzechów, stąd też mój styl życia mnie nie zbawi, ani mnie nie potępi. Oczywiście ich serce jest złe, bo te rzeczy pochodzą ze złego serca według Jezusa. Ale drugi rodzaj jest nawet bardziej niebezpieczny. Są oni opisani w Mateusza 15:8. Ewangelia Mateusza 15:8. Tam Jezus mówi, wypowiadając się na temat Żydów za jego dni. Przy okazji, oni byli dość sprawiedliwi.
zachowywali wszystkie standardy, przestrzegali szabatu, praktykowali zasady zdrowia, pościli 2 razy w tygodniu, ubierali się bardzo powściągliwie, byli wierni w oddawaniu dziesięciny, nawet z drobnych rzeczy. Ci ludzie zewnętrznie byli bardzo, bardzo sprawiedliwi, ale to pochodziło z samolubnego serca. Oto, co powiedział Jezus o tych ludziach. Ten lud przybliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. I może zobrazuję to w ten sposób. Złe drzewo wydaje złe owoce. To pierwszy rodzaj. Złe serce, złe owoce. Po ich uczynkach, po ich owocach możecie poznać, że serce również jest złe. Ale drugi rodzaj osób w Laodycei to taki, których zewnętrze wygląda dobrze, zatem są oni dużo bardziej zwodniczy. Uczynki wyglądają ładnie, ale te uczynki pochodzą z egoistycznej motywacji. I wydają się być sprawiedliwi przed ludźmi, ale te uczynki pochodzą tak naprawdę ze złego serca. Jednak zakrywają oni złe serce swoimi rzekomo dobrymi uczynkami, które są widoczne dla ludzi. Może zobrazuję to w ten sposób. Złe drzewo wydaje złe owoce, ale jest złe drzewo, które najwidoczniej ma dobre owoce, tylko że te owoce, które są na tym drzewie, wiszą na nim na nitkach. Po to, żeby ludzie myśleli, że drzewo ma dobre owoce. Ale ten owoc nie pochodzi z natury drzewa. Ten owoc został sztucznie zawieszony na drzewie. Czy rozumiecie to, co mówię? Mamy zatem te 2 rodzaje Laodycejczyków. Przy okazji, apostoł Paweł opisał 2 rodzaj Laodycejczyka, opisując ich jako tych, co chcą być zbawieni przez uczynki prawa. Znajdziecie ludzi w kościołach ewangelicznych, którzy mówią adwentystom: wy, adwentyści, wierzycie, że jesteście usprawiedliwieni przez zachowywanie prawa, że zachowywanie prawa czyni was sprawiedliwymi, ale apostoł Paweł mówi, że nie musimy mieć dobrych uczynków, bo on mówi, że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Ale czy wiecie, że to wyrażenie uczynki prawa w pismach Pawła w ogóle nie oznacza dobre uczynki? Z definicji uczynki prawa są złymi uczynkami. Są to złe uczynki, bo są to uczynki, jakich dokonujemy, usiłując zasłużyć na zbawienie, usiłując zrobić na Bogu wrażenie, usiłując zrobić wrażenie na naszych bliźnich. Są to sztuczne owoce zawieszone na drzewie. Z definicji uczynki prawa nie są dobrymi uczynkami. Są to złe uczynki, bo są to dobre rzeczy dokonywane z niewłaściwych motywacji. Widzicie, problem z tą drugą grupą samolubnych ludzi nie leży w ich uczynkach. Problem leży w ich motywacji do spełniania tych uczynków. Innymi słowy, robią właściwe rzeczy z niewłaściwego powodu. Robią właściwe rzeczy, żeby zrobić na Bogu wrażenie i żeby zrobić wrażenie na swoich bliźnich. I są faktycznie zwiedzeni, myśląc, że są dobrzy, bo mają te wszystkie sztuczne zewnętrzne rzeczy, które są zawieszone na ich życiu. Nie są produktem działania Ducha Świętego. Są to egoistyczne uczynki, ponieważ są one na pokaz przed Bogiem i światem, aby zmanipulować Boga tak, żeby ich zbawił. Czy rozumiecie to, co mówię? Motywacje są niezmiernie ważne. Chcę przeczytać kilka wypowiedzi Ellen White. Opisuje ona w nich istotność motywacji. Wiecie, nasze uczynki nie zawsze są wskaźnikiem dobra lub zła, ale motywacje, które prowadzą do tych uczynków. One określają, czy uczynek jest dobry, czy zły. Czyż nie jest prawdą, że wielokrotnie robimy coś z egoistycznych powodów, a wygląda to na coś dobrego? Podam wam później nieco przykładów rzeczy, które dzieją się w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, które zewnętrznie wyglądają całkiem dobrze, ale motywacja jest zła. A Bóg patrzy na motywacje, nie na uczynki. Droga do Chrystusa, strona 30. Słuchajcie tego. Pijakiem się pogardza. Mówi się, że jego grzech wyłączy go z nieba, a jakże często nie piętnuje się takich wad, jak pycha, samolubstwo, chciwość.
A właśnie te grzechy obrażają Boga najbardziej. Czy myśleliście kiedyś o tym, że pycha, samolubstwo i chciwość są dla Boga bardziej obraźliwe niż pijaństwo? O, pijak. On nigdy nie dostanie się do nieba. Nie odziedziczy Królestwa Bożego. Biblia mówi o tym jasno. Owszem, ale według Ellen White są grzechy gorsze niż to. Bo te grzechy, jak pijaństwo i jemu podobne, wypływają z wnętrza, z postaw i motywacji. Mówi ona, a właśnie te grzechy obrażają Boga najbardziej, ponieważ są sprzeczne z Jego charakterem i Jego nieegoistyczną miłością, która stanowi atmosferę całego nieupadłego wszechświata. Teraz uwaga na to. Kto popadł w ciężki grzech, przy okazji, czy faryzeusze mieli oko na ciężkie grzechy? O, rety, spróbowałeś przejść kilka kroków za dużo w szabat i to już był ciężki grzech. Nie oddałeś dziesięciny co do grosika? To jest ciężki grzech. Przyłapali cię na jedzeniu kawałka krewetki? To jest ciężki grzech według nich. Przy okazji, nie chodzi o to, że te rzeczy nie są grzechem, nie zrozumcie mnie źle. Pisze ona, kto popadł w ciężki grzech, może odczuwać wstyd, niedosyt i potrzebę łaski Chrystusa. Czyż nie jest to prawdą, że ludzie w świecie grzeszą jak syn marnotrawny, o którym mówiliśmy ostatnio, są sfrustrowani z powodu ich chrześcijańskiego życia, mówią, nędzny ja człowiek, któż wybawi mnie z tego ciała śmierci? Oni odczuwają tę potrzebę, czują, że potrzebują Wybawiciela. Ale zwróćcie uwagę, co Ellen White mówi o Laodycejczyku, który jest samowystarczalny. Pisze ona, w pysze natomiast człowiek nie odczuwa żadnej potrzeby. Co takiego mówi Laodycea? Jestem bogaty i wzbogaciłem się. I co? I niczego nie potrzebuję. W pysze natomiast człowiek nie odczuwa żadnej potrzeby i zamyka serce. Oto drzwi, które prowadzą do serca. I zamyka serce przed Chrystusem i Jego błogosławieństwami, które przyszedł nam dać. Kolejna wypowiedź znajduje się w Sługach Ewangelii, strona 275. Ellen White pisze tak. Wiele czynów, słuchajcie tego, wiele czynów, które uchodzą jako dobre uczynki, nawet dzieła dobrodziejstwa, zostaną po gruntownym zbadaniu uznane za wynikające z niewłaściwych motywów. Uchwyciliście to? Nawet dobre uczynki, które wydają się w porządku, zostaną uznane za wynikające z czego? Z niewłaściwych motywów. Słuchajcie tego. Wielu otrzymuje pochwały za zalety, których nie posiadają. Wow. Ten, który bada serca, waży motywacje i nierzadko te czyny, które ludzie uznali za godne pochwały, są przez niego zapisane jako wypływające z egoistycznych motywów i obłudy. To jest niesamowita wypowiedź. Pisze ona dalej. Każdy czyn w naszym życiu, czy to szlachetny i godny uznania, czy to zasługujący na naganę, jest osądzany przez badającego serca na podstawie motywów, z których one wypływają. Innymi słowy, Bóg ocenia nasze uczynki na podstawie motywacji, która doprowadziła do tego uczynku. Jeśli Bóg postąpiłby tak z nami, to gdzie byśmy się znaleźli? Kolejna wypowiedź. Synowie i córki Boga, strona 171. Pisze ona tak. Każda czynność wywodzi swoją jakość z motywu, z którego wypływa. Raz jeszcze. Każda czynność wywodzi swoją jakość z motywu, z którego wypływa. Jak wychować dziecko, strona 201.
Każdy kierunek działania ma podwójny charakter i znaczenie. Może być szlachetny albo występny, dobry albo zły, stosownie do motywów, z jakich wypływa. Czy myśleliście kiedyś nad tym, że dobry uczynek może być występny? Albo że zły uczynek może być sprawiedliwy? W zależności od wypływającej z serca motywacji? Widzicie, problem Laodycei polega na tym, że Laodycea ma religię bez serca. Ma wiele dobrych cech na zewnątrz. Zachowujemy wiele standardów i mamy wiele nauk, i mamy wiele praktyk, i wiele wierzeń, których się trzymamy. Pytanie jednak brzmi, czy trzymamy się tych rzeczy, bo pochodzą z serca, czy też są to sztuczne uczynki zawieszone na drzewie przy pomocy nitki? Ostatnia wypowiedź Ellen White, piąty tom świadectw, strona 279. Pisze ona, nie wielkość pracy, lecz miłość, z jaką jest wykonana. Motyw leżący u podstaw dzieła określa jej wartość. Co takiego określa wartość naszych uczynków? Motywacja, która prowadzi do tych uczynków. Innymi słowy, jeśli wykonujemy uczynki, aby Bóg nas uznał, aby Bóg nas zbawił i aby zdobyć uznanie w oczach naszych bliźnich, to pomimo tego, że są to dobre uczynki, to są dokonane z niewłaściwych motywacji i są zapisane w Bożych księgach jako złe uczynki, ponieważ są to uczynki prawa. Nie są to uczynki miłości, nie są to uczynki wiary, są to sztuczne uczynki, które my wykonujemy, są to egoistyczne uczynki. A Laodycea jest bogata i opływa w dobra i niczego nie potrzebuje. Laodycea jest jak faryzeusz, jak studiowaliśmy w historii o faryzeuszu i celniku. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak inni ludzie. Poszczę dwa razy w tygodniu, zachowuję szabat, oddaję dziesięcinę, nie jem niczego, czego nie powinienem jeść, ubieram się tak, jak powinienem, chodzę tylko na określoną odległość w dzień szabatu. W zasadzie to jestem gotowy na zabranie żywcem do nieba. A potem mamy tego celnika. O, tam. Żałosny poborca podatków. Pracuje dla fiskusa. Nie osądzam moralnie pracowników fiskusa, ale w tamtym czasie to był fiskus. On mówi, szczególnie ci dziękuję za to, że nie jestem tak żałosny jak ten celnik. Faryzeusz miał sporo dobrych uczynków, nieprawdaż? O, tak. Oddawał dziesięcinę z mięty, anyżu i kminku. O, ależ on zachowywał szabat. Od zachodu do zachodu. Ani minuty więcej, ani minuty mniej. Nie wkładał do ust niczego, czego Bóg zakazał. Innymi słowy, miał wszystkie właściwe uczynki, ale były to uczynki wyprodukowane z niewłaściwych motywacji. One nie pochodziły z serca. Były to uczynki powodowane egoizmem. I wiecie co? Możemy ukryć nasze uczynki przed ludźmi. Możemy ukryć zamiary naszego serca przed ludźmi poprzez nasze uczynki dokonane na zewnątrz, ale nie możemy ukryć motywacji przed Bogiem. Zwróćcie uwagę na Hebrajczyków 4, 12-13. Jest napisane, gdyż Słowo Boże jest żywe i potężne, i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha oraz stawów i szpiku. Jest zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca, co bada Słowo Boże. Przy okazji, Słowo to Jezus, za chwilę to zobaczymy. Słowo jest zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim. Ale wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Zatem możemy ukryć złe serce przed ludźmi przez wszystkie uczynki, których dokonujemy.
Ale Bóg analizuje zamiary i motywacje serca. On zna powody, dla których to robimy. I wiele rzeczy, które są zapisane w księgach jako złe uczynki, to te ludzie nazywają wielkimi uczynkami miłości i dobroci. Podam wam kilka praktycznych przykładów i chciałbym cofnąć się na chwilę do czasów Jezusa. Zapytam was, czy Żydzi w czasach Jezusa dawali jałmużnę ubogim? Czy byli miłosierni? Oj tak, byli miłosierni. Czy chcieli, aby wszyscy widzieli, że byli miłosierni? O tak. Czy postrzegano ich jako bardzo hojnych? No pewnie. Zwróćcie uwagę na Mateusza 6:1-4. Pamiętajcie, Bóg ocenia motywację, a nie czyn. Tu Jezus mówi w Mateusza 6:1-4: Baczcie, abyście waszej jałmużny nie dawali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie. Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, czyli miłosierdzie, pomoc ubogim, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby mieć chwałę. Od kogo? Od ludzi. Przy okazji, czy wydawali się być bardzo hojni przez to, co dawali? O tak, całkiem pokaźne sumy. Ale czy chcieli, aby wszyscy o tym wiedzieli? O tak. Jak Bóg zapisuje takie uczynki miłosierdzia, które oni wykonują? Jak Bóg zapisuje to w księgach, jako zły uczynek? Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, innymi słowy, gdy okazujesz miłosierdzie, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa ręka, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, on sam odda ci jawnie. Czy pomogło to zobrazować ten problem Laodycei, o którym mówiliśmy? Widzicie, Laodycea jest najhojniejszym kościołem na świecie. Czy wiecie, że żaden kościół nie dorasta nawet do pięt kościołowi adwentystów, jeśli chodzi o dawanie dziesięcin i ofiar? Nawet kościół katolicki nie może na tym polu rywalizować z adwentystami. Tylko pytanie brzmi, jaka jest motywacja dawania? Czy to dlatego, że być może myślimy sobie, że Bóg nas potępi, jeśli nie damy? Czy powodem może być to, że chcemy zostać uznani za bardzo hojnych ludzi? Zapytam was, czy filantrop może dać ogromną sumę pieniędzy z egoistycznych powodów? Jak Bóg zapisuje to w swoich księgach? Kiedy filantrop daje miliony dolarów na jakiś projekt, a potem jest to publicznie w gazetach, czasopismach, telewizji i wszyscy mówią, wow, ależ ten facet jest naprawdę hojny. Ale co wtedy, jeśli on to zrobił tylko po to, żeby zdobyć uznanie? Ten dobry uczynek zostaje zapisany przez Boga jako zły uczynek, ponieważ nie jest on owocem miłości, jest sztuczny, jest egoistyczny, bo chce przyciągnąć uwagę innych. To jest problem Laodycei. Na zewnątrz ma mnóstwo liści, na zewnątrz bogata i obfitująca w dobra i nie potrzebująca niczego. Ale wnętrze nie prowadzi do tego zewnętrznego stylu życia. Pozwólcie, że powiem wam o kolejnej kwestii z czasów Jezusa. Służba modlitwy. Wiem, że stąpam teraz po cienkim lodzie. Czy modlitwa jest bardzo ważna? Owszem, jest. Czy jest możliwe modlić się z niewłaściwych powodów? Tak czy nie? Czy jest możliwe, aby traktować modlitwę jako ćwiczenie religijne, aby ludzie nas widzieli i żeby myśleli, że jesteśmy bardzo uduchowieni? Wiecie, jedno z zagrożeń, jakie widzę obecnie w Kościele Adwentystów, jest takie, i nie żeby nie trzeba było podkreślać znaczenia modlitwy, ale jest taka idea, że ludzie, którzy się cały czas modlą publicznie, są ludźmi bardzo uduchowionymi.
Jest to bardzo niebezpieczne. Zwróćcie uwagę, co o tym mówi Jezus w Mateusza 6, 5 i 6. Powiedział: a gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, gdyż oni uwielbiają modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Innymi słowy, jesteśmy bardzo uduchowieni. Patrzcie na nas, my się tu publicznie modlimy. Widzicie, jak bardzo jesteśmy uduchowieni? Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. A co jest ich nagrodą tak przy okazji? Uznanie. Jeśli tego właśnie chcecie, jako swoją nagrodę, to będziecie ją mieli. Lecz tym samym stracicie wieczną nagrodę. Ale Jezus dalej powiedział tak: ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory, a wszedłszy, zamknij za sobą drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Potrzeba nam więcej modlitwy w komorze, nieprawdaż? Modlitwa w komorze jest bardzo szczera i otwarta, bo nie robisz tego po to, by ludzie mieli cię za uduchowionego, albo żeby ludzie myśleli, że należysz do szczególnej grupy, która jest bardziej uduchowiona, do szczególnej kadry. To jest szczere, to pochodzi z serca. Nie potępiam publicznych modlitw. Publiczne modlitwy są bardzo ważne, ale musimy zadać sobie pytanie, czy tego intencją i celem jest nałożenie maski uduchowienia? Musimy przebadać nasze motywacje, jeśli modlimy się publicznie. Przy okazji, modlitwa musi pochodzić z serca, nie z ust. Powtórzonego prawa 4:27. Czytamy tutaj: lecz wtedy szukać będziesz Pana, Twego Boga, i znajdziesz Go, jeśli będziesz Go szukać z całego serca i z całej duszy. Modlitwa musi pochodzić z serca. Jeśli pochodzi tylko z ust, jest bezużyteczna. Przy okazji, aby Bóg mógł wysłuchać naszych modlitw, nie możemy nie zważać na nieprawość w naszym sercu, gdyż Pan nas nie wysłucha. Psalm 66, 18 mówi o tym jasno i wyraźnie. Możesz się modlić aż do utraty tchu, ale jeśli ukrywasz w sercu nieprawość, Pan cię nie wysłucha. Pomówmy nieco o chrzcie i wzroście Kościoła. Pomówmy o rzeczach zewnętrznych, które wydają się być bardzo dobre, ale są ze złych motywacji. Obecnie w Kościele Adwentystów chrzcimy tysiące ludzi każdego dnia na całym świecie. A ja na to, chwała Panu, o ile są oni przygotowani do chrztu. Czy jest jednak możliwe, że to pragnienie, aby mieć wielką liczbę chrztów, może mieć egoistyczne motywacje? Bo ten wydział będzie większy niż tamten i będą mieć większą ilość reprezentantów na sesji generalnej konferencji niż tamten. Czy to możliwe, że pastor może ochrzcić wielu ludzi z zamiarem ochrzczenia większej ilości niż inni pastorzy? To nie jest jedynie możliwość, to naprawdę się dzieje. Jak wiecie, podróżuję do wielu różnych miejsc i podróżuję całkiem sporo do krajów Ameryki Łacińskiej i kładzie się tam tak wielki nacisk na przyrost liczbowy, że zacząłem się zastanawiać, czy doszliśmy do punktu, do którego doszedł Dawid, gdy nakazał dokonać spisu Izraela. A zrobił to w tym celu, żeby pokazać, że Izrael był tak wielki, ponieważ było w nim tak wielu ludzi. Czy jest możliwe, aby mieć wielką liczbę chrztów i mówić Alleluja, chwała Panu, podczas gdy tak naprawdę serce wysławia samo siebie? Musimy zbadać nasze serca, bo taka właśnie jest Laodycea. Ona mówi, patrzcie ilu ludzi ochrzciliśmy, patrzcie ile pieniędzy zbieramy z dziesięcin i ofiar, patrzcie ile pieniędzy przekazywane jest na cele dobroczynne i tak dalej. Ale czy jest to czynione z właściwej motywacji? Każdy z nas musi przebadać swoje serce, aby sprawdzić, czy tak jest. A potem możemy mówić o dawaniu w kościele.
Pamiętacie doświadczenie Izraela na pustyni? Oni zrobili właśnie to. Czy wiecie, że czytamy w Wyjścia 35, że gdy Mojżesz wystosował apel, aby ludzie przynosili ofiary na budowę przybytku, wiecie, jest napisane, że każdy został poruszony w swoim sercu, aby przynosić pieniądze, a raczej biżuterię i temu podobne rzeczy, które złupili od Egipcjan. Co się stało, kiedy przynieśli to z serca? Słuchajcie, drodzy, Biblia mówi, że było tego tak dużo, co było przynoszone, że Mojżesz musiał powiedzieć: przestańcie. Rety, gdyby tak mogło być dzisiaj w zborze Fresno Central. Że na koniec roku pastor musiałby powiedzieć: nie przynoście już więcej, konto bankowe zboru pęka w szwach, zaraz rozsadzi komputer. Oczywiście żartuję i przesadzam, ale mam w tym cel. Wiecie, że my tutaj, w zborze Fresno Central, nie mamy problemu z pieniędzmi, nie mamy problemu z portfelem, nie mamy problemu z portmonetką, my mamy problem z sercem. I wiecie co? Oddawanie dziesięciny nas nie zbawia, ale jak będziemy okradać Boga, to nie będziemy zbawieni. Jesteście ze mną? Bo niektórzy mówią: pastor Bor oszalał, mówi przeciwko dobrym uczynkom. Nie, nie. Ja mówię o prawdziwie dobrych uczynkach, które pochodzą z serca. Przy okazji, w laodycejskim kościele są dwa rodzaje zagubionych ludzi. Tacy, którzy myślą, że mogą sobie żyć jak chcą, oraz tacy, którzy wykonują dobre uczynki o własnych siłach. Obie grupy są zgubione. Bóg pragnie ludzi z nowymi sercami, którzy wykonują uczynki z właściwej motywacji. Tego właśnie chce Bóg. To jest jedyny rodzaj ludzi, jakich Bóg może zbawić. Ponieważ Bóg nie może zbawić egoistycznego serca, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Czy pamiętacie historię o wdowim groszu? To jest w Marka 12, bardzo interesująca historia. Jest tam napisane, że wielu bogaczy, wiecie, była w świątyni Skarbona, do której ludzie przychodzili i wrzucali pieniądze. I możecie sobie wyobrazić, jak przychodzili naprawdę bogaci ludzie i wrzucali ogromne sumy pieniędzy, ogromne kwoty. Zapewne dookoła stali ludzie i mówili: wow, widzieliście to? Po uczynkach wydawałoby się, że to jest wspaniałe. Dawali naprawdę sporo. A potem podchodzi ta mała, stara wdowa, mając w ręku dwie drobne monety. Ostatnie pieniądze, jakie miała na ziemi. I podchodzi niezauważona, ale Jezus ją zauważył. Uczniowie jej nie zauważyli, bo Jezus musiał powiedzieć: hej, hej, patrzcie, popatrzcie. Uczniowie patrzyli raczej na wszystkich tych bogaczy, co wrzucali pieniądze i mówili: wow, ależ Pan im wynagrodzi. I podchodzi ta wdowa, wrzuca swoje dwie drobne monety, niemalże niezauważona, i odchodzi. A Jezus powiedział: ona wrzuciła więcej niż wszyscy pozostali razem wzięci, bo Jezus patrzył na motywację. On nie patrzył na kwoty. Czy rozumiecie to, co mówię? Wiecie, gdybyśmy wzięli to sobie do serca, to budżet naszego zboru byłby uporządkowany już w przyszły szabat. Przy okazji, nie przygotowałem tego kazania, żeby mówić o budżecie zborowym. Gdyby każdy w tym zborze miał przemienione i odrodzone serce, to nie mielibyśmy żadnego deficytu w budżecie zborowym. I wiem, że zawsze udaje się nam nadrobić w grudniu. Mówicie: nie martw się, pastorze, damy radę. I jestem pewien, że tak będzie. Gdy otrzymacie wasze listy, to sami zobaczycie. Umieszczę tam: dzięki Bogu, bo Bóg dopomoże nam zamknąć budżet zborowy. Ale problem nie dotyczy budżetu zborowego. Problem jest w tym, że jest wielu ludzi w kościele, którzy nic Panu nie dają.
To pokazuje nasz problem. Ale są też inni, którzy być może dają ze złej motywacji, z niewłaściwego powodu. Nasze serca muszą być dobre, aby dobre było nasze dawanie. Czyż nie jest prawdą to, że wydajemy mnóstwo pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebujemy, a potem, gdy przychodzimy do kościoła, mówimy: nie mam wystarczająco pieniędzy, aby oddać dziesięcinę i na ofiary. Słuchajcie, gdybyśmy tak usiedli i zastanowili się, ile marnujemy pieniędzy, które mogłyby pójść na sprawę Bożą, to założę się, że nasze sumienie zostałoby bardzo szybko poruszone. A co z zachowywaniem szabatu? Wiecie, za dni Jezusa zachowywanie szabatu było wielkim widowiskiem, widowiskiem pobożności. Zachowywali szabat, bo chcieli, aby ludzie widzieli, jak oni zachowują szabat, ale także dlatego, bo chcieli zrobić wrażenie na Bogu. Oni naprawdę wierzyli, że mogą być zbawieni, jeśli będą przestrzegać szabatu bardzo drobiazgowo i bardzo ściśle. Czy pastor Bor mówi, że nie mamy już więcej zachowywać szabatu? Że nie mamy ściśle przestrzegać szabatu? Nie. Mówię, że jeśli nasze serce będzie dobre, to nasze zachowywanie szabatu też będzie dobre, a wtedy nasze przestrzeganie szabatu zostanie uznane i przyjęte przez Boga. I są dwa rodzaje ludzi w laodycejskim kościele, jak już mówiłem. Są tacy, którzy bardzo swobodnie podchodzą do zachowywania szabatu, bo mówią: łaska, a nie prawo. Ci ludzie mają problem ze swoim sercem. Bo jeśli ich serce będzie dobre, to ich zachowywanie szabatu też będzie dobre. Ale są też i ci, co przestrzegają szabatu bardzo ściśle, stale patrząc kątem oka, próbując dostrzec, kto nie przestrzega szabatu w taki sposób jak oni. Ci również są zgubieni, ponieważ ich zachowywanie szabatu nie pochodzi z serca, ich zachowywanie szabatu jest po prostu zewnętrzną maską, która usiłuje ukryć niegodziwość i egoizm serca. Bóg chce jednego i drugiego. Chce, abyśmy hojnie dawali i abyśmy dawali z serca. W Izajasza 58, tym słynnym rozdziale o szabacie, wiecie, o powstrzymywaniu swej nogi od bezczeszczenia szabatu, aby nie wykonać swojej własnej woli w święty Boży dzień. Czytaliście kiedykolwiek ten ustęp? Pozwólcie, że to przeczytam. Izajasza 58, 1-7. Jest napisane: wołaj na całe gardło, nie powściągaj się. Podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie każdego dnia, zauważcie, byli bardzo religijni. Szukają mnie każdego dnia i pragną poznać moje drogi jak naród, który pełni sprawiedliwość. Widzicie? Jak naród, który pełni sprawiedliwość i nie porzucił nakazów swego Boga. Innymi słowy, wypełniają to, co Bóg im powiedział, że powinni robić. Proszą mnie o nakazy sprawiedliwości, pragną zbliżenia się do Boga. I teraz zwróćcie uwagę na to, co mówią Bogu. Dlaczego pościmy, powiadają, a Ty tego nie widzisz? Pościmy, a Ty tego nawet nie zauważasz, Panie. Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? I wtedy Bóg mówi: oto w dniu waszego postu wynajdujecie rozkosze i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i uderzacie pięścią niegodziwie. Nie pośćcie tak, jak się pości w owym dniu, aby wasz głos był usłyszany na wysokości. Czy to jest post, który ja wybrałem, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę? Czy jest on po to, aby zwieszał głowę jak sitowie, wkładał na siebie wór i posypywał się popiołem? Czy nazywasz to postem i dniem miłym Panu? Wiecie, oni byli bardzo religijni, ale na pewno nie uduchowieni. Czy to możliwe, aby być człowiekiem religijnym, ale nie uduchowionym? Tak. Oni byli bardzo religijni. Mówili: Panie, dlaczego tego nie uznajesz? No przecież pościmy. Poklep nas po ramieniu. Zwróćcie teraz uwagę, co Bóg im mówi. Czy nie w takim poście mam upodobanie, aby rozwiązywać więzy nieprawości, rozwiązywać ciężkie brzemiona i wypuścić uciśnionych na wolność i złamać wszelkie jarzmo? Czy nie jest on po to, aby podzielić twój chleb z głodnym, a biednych bezdomnych przyjąć do twego domu? A gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Religia w praktyce.
Religia, która wypływa z serca, nie po to, aby ludzie ją widzieli, ale jako naturalna odpowiedź na miłość Boga, Jezus obecny w sercu. Posłuchajcie tego, co powiem. Na Bogu mniejsze wrażenie robi to, co jemy, niż to, dlaczego to jemy. Czy na Bogu robi wrażenie, na przykład, powiedzmy, że jestem lakto-owo-wegetarianinem. Myślicie, że na Bogu naprawdę robi to wrażenie? Czy jest to dla mnie możliwe, aby być lakto-owo-wegetarianinem lub weganinem, w tym tylko celu, aby wydać się kimś lepszym niż wszyscy inni, którzy nie są? W jaki sposób Bóg to zapisze? Dobre pytanie, nieprawdaż? Czy może jesteśmy weganami, bo kochamy Jezusa i chcemy się do Niego upodabniać i chcemy mieć jasny umysł w zdrowym ciele, aby móc się do Niego bardziej przybliżać? Wtedy to będzie z serca, nieprawdaż? Na Jezusie mniejsze wrażenie robi to, co dajemy, niż to, dlaczego dajemy. Na Bogu mniejsze wrażenie robi to, co robimy, niż to, dlaczego to robimy. Na Bogu mniejsze wrażenie robi to, jak się ubieramy, niż to, dlaczego tak się ubieramy. Na Bogu mniejsze wrażenie robi to, gdzie idziemy, niż to, dlaczego tam idziemy. Widzicie, czy Jezus chodził na przyjęcia do uczonych w Piśmie? Nie do uczonych w Piśmie, ale do celników i grzeszników? Czy Jezus był obecny na tych przyjęciach? No pewnie, że tak. Dlatego faryzeusze oskarżyli go o to, że jest imprezowiczem. Naprawdę. Mówili, on jada i pija z celnikami i grzesznikami. Dlaczego Jezus w tym uczestniczył? Ponieważ chciał dotrzeć do tej grupy. Przy okazji, oni mieli z Nim bardzo dobre relacje. Pomimo, iż wyglądało na to, że On robi coś złego, czy Jego motywacja była właściwa? Zdecydowanie. Jestem pewien, że gdyby ktoś z naszych poszedł na pewne przyjęcie, gdzie byłby alkohol, tańce i tak dalej, to w naszym zborze parę brwi uniosłoby się wysoko. Ale ta osoba mogła tam iść, aby dotrzeć do tych ludzi. Zatem jest widoczny niewłaściwy czyn, ale z właściwą motywacją. Bóg zapisze to jako dobry uczynek, pomimo tego, że w oczach ludzi to się będzie wydawać złe. Widzicie, moi drodzy, to, czego Bóg chce, to nasze serce. Jezus chce wejść do naszego serca. On chce żyć w nas i poprzez nas. On chce, abyśmy wydawali dobre uczynki, byśmy oddawali dziesięcinę, abyśmy odżywiali się właściwie, abyśmy zachowywali szabat, abyśmy ubierali się tak, jak należy, abyśmy brali udział w rozrywkach, które są odpowiednie dla chrześcijan. On chce, abyśmy robili to wszystko, ale On chce, byśmy to robili w odpowiedzi na posiadanie Go w naszym sercu. A nie jako maska do pokazania naszego uduchowienia, albo zdobycia plusa u Boga, czy zrobienia wrażenia na naszych bliźnich. Zatem Bóg chce dla nas nowego serca. Czy wiecie, co mówi Bóg? Aby nasze serce było obrzezane. Jeśli problem jest z sercem, to musimy go rozwiązać. Wiecie, wielu adwentystów stara się rozwiązać problem przez pozbycie się grzechów. A więc przezwyciężę ten grzech, a potem tamten grzech. A kiedy przezwyciężysz ten, to mówisz, dobrze, ten mam z głowy. A gdy przechodzisz do przezwyciężania kolejnego, to ten poprzedni powraca, bo to serce jest złe. Ale kiedy serce będzie dobre, to i życie będzie dobre. W powtórzonego prawa 36 czytamy te słowa. A Pan, Twój Bóg, obrzeże Twe serce i serca Twego nasienia, abyś miłował Pana, Boga Twego, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, abyś mógł, co? Abyś mógł żyć. Apostoł Paweł napisał w Filipian 3:3, gdyż my jesteśmy obrzezaniem, którzy czcimy Boga w duchu i radujemy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.
Żydzi w dniach Chrystusa pokładali ufność w ciele. Bo wiecie, oni robili to wszystko. Apostoł Paweł mówi, to nie jest prawdziwe obrzezanie. Prawdziwe obrzezanie jest u tych, co czczą Boga w duchu i radują się w Jezusie Chrystusie. Przy okazji, to oznacza, że Bóg chce nam zrobić transplantację serca. Bóg nie bawi się w umieszczanie rozruszników serca, nie zakłada bypassów, nie wymienia zastawek, nie stosuje angioplastyki. Innymi słowy, Bóg nie naprawia naszego serca. Kiedy wyrażamy na to zgodę, On zamienia nasze serce. Usuwa serce kamienne, a umieszcza w to miejsce serce mięsiste. A wtedy Jezus nie będzie już pukał, będąc na zewnątrz, prosząc o wejście. Jezus będzie wewnątrz serca. Wiele zawdzięczamy Jezusowi. A przy okazji, powiem to raz jeszcze, bo nie chcę, aby ktoś odniósł wrażenie, jakobym mówił, że możemy żyć sobie takim stylem życia, jaki chcemy. Bo ja nie chcę być faryzeuszem, ja nie chcę być obłudnikiem. Wiecie, mój dziadek ze strony matki nigdy nie chodził do kościoła, bo mówił, kościół jest pełen obłudników. To prawda, w kościele jest wielu obłudników. Ale naszą rolą nie jest określanie, kto jest obłudnikiem, a kto nim nie jest. To jest rola Ducha Świętego. Gdy serce będzie dobre, to uczynki będą dobre. Zwróćcie uwagę na ten tekst z Psalmu 37, wiersza 31. Tu psalmista mówi, słuchajcie tego, prawo Jego Boga jest w Jego sercu, bo gdy Bóg daje serce mięsiste, to zapisuje swoje prawo w tym sercu. Prawo Jego Boga jest w Jego sercu, żaden z Jego kroków się nie zachwieje. Czy chodzimy prawidłowo, jeśli serce jest dobre? Zdecydowanie. I wszyscy znacie tę obietnicę z Jeremiasza 31:31-33. Cudowną obietnicę. Bóg mówi, oto idą dni, mówi Pan, że zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż byłem ich małżonkiem, mówi Pan. Widzicie, Bóg mówi, nie dam mojego prawa na tablicach kamiennych. Ponieważ kiedy Bóg dał prawo na tablicach kamiennych, to Izraelici powiedzieli, no dobrze, jest 10 przykazań na kamiennych tablicach, spróbujmy temu dorównać. Nie da rady. Nie da rady dorównać Bożemu prawu ze złym sercem. Więc Bóg mówi, nie, to nie będzie na tablicach kamiennych, to będzie z nowym sercem, na mięsistych tablicach serca. A dalej jest napisane, lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela, po tych dniach, mówi Pan, umieszczę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przy okazji, prawo jest odzwierciedleniem charakteru Chrystusa, zatem mieć prawo w sercu oznacza mieć Chrystusa w sercu. A potem mamy to samo doświadczenie, które miał Jezus. Kiedy powiedział w Psalmie 48, jest moją radością czynić Twoją wolę, a Twe prawo jest zapisane w moim sercu. Wiecie, faryzeusze generalnie byli pożałowania godni. To moja powinność, to mój obowiązek. Muszę to robić, bo Bóg tak powiedział. Ale człowiek, w którego sercu naprawdę mieszka Jezus, będzie się radował, mogąc wypełnić wolę Boga. Bo prawo będzie w sercu. Przy okazji, kiedy Jezus mieszka w sercu, to wiecie, co się dzieje? Ubieramy się jak Jezus. Mówimy jak Jezus. Dajemy jak Jezus, zachowujemy się jak Jezus, jemy jak Jezus, ale będziemy robić to wszystko z właściwych powodów. Nie będziemy robić mniej niż faryzeusze, będziemy robić więcej i będziemy to robić z właściwej motywacji.
Oto dlaczego Jezus powiedział, że nasza sprawiedliwość ma być większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Większa w tym sensie, że muszą mieć o wiele większą motywację niż motywacja, która tamtych prowadziła do posłuszeństwa Bogu. To tragiczne, że Jezus jest na zewnątrz, za drzwiami kościoła w Laodycei, czyli naszego kościoła, i usiłuje zdobyć dostęp. To jest smutne. Powinniśmy usiąść i rozważyć to. Czy ja mam takie serce? Chciałbym zakończyć odnosząc się do dwóch wersetów. Ezechiela 36, 26 do 27. To jest obietnica. Możecie uchwycić się tej obietnicy. Bóg mówi, dam wam również nowe serce i ducha nowego umieszczę w waszym wnętrzu i usunę kamienne serce z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. On usunie serce kamienne, a da serce mięsiste. I umieszczę mego ducha w waszym wnętrzu. I teraz uwaga, posłuszeństwo przychodzi jako tego skutek. I sprawię, że będziecie chodzić według moich nakazów i będziecie przestrzegać moich sądów i je wykonywać. Gdy serce będzie dobre, to i uczynki będą dobre. Moi drodzy, to jest niezmiernie ważne, ponieważ Jezus powiedział: błogosławieni czystego serca, gdyż oni Boga oglądać będą. Przeciwieństwem tego jest: przeklęci, którzy nie mają czystego serca, gdyż oni nie będą widzieć Boga. Niech Pan wykona dzieło usunięcia z nas starego serca, a w to miejsce niech da nam nowe. Zapytam was, czy chcielibyście, abym pomodlił się teraz o to, aby Bóg usunął to egoistyczne serce, które robi to, na co ma ochotę, egoistyczne serce, które prowadzi nas do wykonywania uczynków szukających uznania od Boga i od ludzi? Czy chcecie, abym się pomodlił, aby Bóg usunął to kamienne serce, a umieścił w to miejsce serce czułe, na którym zapisałby swe prawo, aby Jezus został wypisany w naszym sercu? Czy to jest waszym pragnieniem? Czy możecie powstać, jeśli jest to pragnieniem waszego serca? To nie jest jedynie kwestia pragnienia, moi drodzy. Teraz, gdy pójdziemy do domów, musimy stać się ludem modlitwy. Musimy studiować Słowo. Musimy prosić Pana, by dopomógł nam pracować dla innych, bez upatrywania w tym własnego interesu. Musimy prosić Pana, by dopomógł nam zapragnąć robić to, co dobre, nie dlatego, że musimy, nie aby uzyskać uznanie, ale dlatego, że Jezus mieszka w sercu. Zapewniam was, że Kościół będzie zupełnie inny, kiedy to się stanie. Nie tylko finansowo, ale w każdym aspekcie. Ludzie będą pukać do naszych drzwi, pytając, co się tutaj dzieje. Ponieważ nasze serca są z dala od Boga, Kościół mierzy się z problemami różnego rodzaju. Ale gdy oddamy mu serce, Kościół będzie miał moc, aby poruszyć świat i aby poruszyć naszą społeczność. Módlmy się. Ojcze w niebie, tak bardzo ci dziękujemy za to, że pokazałeś nam bezpośrednio i jasno nasz stan. Czasami wchodzi to w drogę naszemu egoizmowi, ale dziękujemy ci, mimo wszystko, za pokazanie nam tego. Ponieważ gdy zdamy sobie sprawę, że jesteśmy chorzy, udamy się do ciebie jako naszego lekarza. Proszę cię, Panie, abyś pomógł każdemu z nas zbadać nasze serca, indywidualnie i osobiście. I Ojcze, jeśli Jezus nie mieszka w naszym sercu, to proszę, abyśmy nie wstali z naszych kolan, dopóki nasze serca nie będą należeć do Niego. Ojcze, dziękuję ci za ten wspaniały zbór, za tych, którzy tu dziś goszczą. Proszę cię, Panie, aby to, o czym dziś tu mówimy, mogło stać się rzeczywistością w życiu każdego z nas. Abyśmy mieli nowe serca, nowe zachowanie, spowodowane posiadaniem nowego serca. Dziękuję ci, Panie, za przywilej przychodzenia przed Twój tron z pewnością, że nas wysłuchasz. Proszę cię, abyś nam odpowiedział, ponieważ proszę w drogim imieniu Jezusa. Amen.